Hejka, hejka. Hejka, hejka, witamy was bardzo serdecznie, jestem Marta. Krzysiu? U Krzysiu się pyta, czy kwasem podlewam po prostu, czy tam alkoholem zioła. I słuchajcie, pytanie mam do was, czy jakiekolwiek zioła ze sklepu kiedyś wam się utrzymały, ale bez jakiegoś przesadzania, bo ja wiem, że tak można robić, ale po prostu no kupując zioła nie chce mi się tego robić, bo myślę, że jak już mam w doniczce to okej. Okay. Sklepy się trzymają. W sklepie się trzymają, właśnie o to chodzi. Czy macie jakiś super ekstra patent na podlewanie tych ziół, czy one mają być podlewane co dwa dni? Pietruszka tam żyje, bazylia tak opada, sobie no. Opada, natomiast z kolendrą to co się stało to jest po prostu lipa. Ale nie o tym dzisiaj, tylko chciałam się wytłumaczyć dlaczego mam takie zdechnięte zioło za sobą. Strasznie mi marnie. Dzisiaj będziemy się zajmować jedzeniem. Będziemy gotować, ale nie czymś zwykłym, ponieważ mamy to. Pierwszy raz w życiu, przynajmniej ja, ty też chyba, no, jeść ośmiornicę. Macki ośmiornicy. Ja się boję trochę tego otworzyć. Jestem ciekawa, jak to smakuje na drugie, tak jak to widzę, to taka trochę jestem... To może najpierw zacznijmy od otworzenia tego, żeby zobaczyć, czy w ogóle robimy ten przepis. Dobrze. Bo tak jak mówiłem, z tyłu na tym opakowaniu jest przepis, jak ją przyrządzić w postaci takiego dodatku do spaghetti. Tak, że, wiecie, zamiast kurczaka czy krewetek daje się właśnie te macki ośmiornicy. I one są z Lidla. Staram się... Jakie to dotykuje? Twarde. Twarde? No bo to jest ugotowane już, no nie? To nie trzeba przepukać? Ale może będzie smacz. Chyba nie wiem. Nie wiem. Trochę jak po fasoli. Ja już wiem, po co jest w tym przepisie wino. Dobrze, że tam nie wchodzi wiele do przepisu, więcej wchodzi bezpośrednio. Dobra, próbujemy. Ja staram się tak, nie wiem jak ty, Krzyś. Psychicznie nastawić, że to jest takie jakby krewetki, bo krewetki też wyglądają jak robaczki, no nie? Tylko dotknij, czy ci nie złapie palca tam to coś? Nie. Nie? Nie łapie? Nie, ale śmieszne to jest, bo to tak... Takie to jest dziwne, jakby to było surowe, to tak, to by się chwyciło na 100%, gdyby to było surowe, nieugotowane. To by tak bym mógł to chybotać. Tutaj nam się tam bawi, także będziecie go słyszeć z tyłu, no ale wiecie, każdy gotuje przy dziecku, coś trzeba jeść. Tu mamy z tyłu tego, ojej, wszystko źle jest, z tyłu tej ośmiornicy przykładowy przepis, jak ją wykorzystać. Dziecku kaworzy, on dużo bardzo gada w domu, tak się zastanawialiście, więc gada. Stwierdziliśmy, że tym razem, może zacznę otwierać wino, że... Tylko wino miało być czerwone, wytrawne, nie mamy czerwonego, jest białe. Mamy białe chardonnay. Zobaczyłam w Lidlu, w sensie tego kupię, słyszałam w jakimś filmie, że piją. Aha, no. Tak to wygląda teraz u nas, więc nie ma tu już spokoju i ciszy, przykro mi. Poprzednie jakieś tam kulinarne niespodzianki, takie rzeczy robiliśmy jakby na surowo, te przegrzebki, które były dobre, bo przegrzebki były bardzo dobre, ale robiliśmy je tak po prostu. Tym razem postanowiliśmy zrobić taki przepis, że to nie będzie jak... Spróbujemy sobie tak same. A, śkiewa! Więc dzisiaj spróbujemy sobie, jak to smakuje tak same i też jak to będzie smakowało w całym tym przepisie. Idę się pobawić z synem, Krzyś robi... A ja miałam elektryczny otwieracz do wina. Czemu go nie przetestowałam akurat? Krzyś będzie gotował, bo ja tu jestem z Mikołajem. Och, jak? To trzeba umyć. No to umyć. To strasznie jest takie mlazgowate. Od razu lepiej będzie na ten telefon. No, nie? Wygląda jak koniki morskie. Ojej, teraz już w ogóle tego nie wiem. Po domowemu, Mikołaj. Robię to pierwszy raz. Razem z Martusią. Pierwszy raz też będziemy próbować tej ośmiornicy. A jutro pojedziemy gdzieś, Mikołaj? Pojechalibyśmy sobie z tatą na kawę jakąś. Chętnie. Zróbmy sobie randkę. Zróbmy sobie randkę. Z przyzwoitką. Dobrze. Pojedziemy na randkę, to mam nadzieję, że będzie śniegu jutro. No ja też. Pan się Mikołaj kroi. Bierzesz, naciskasz, dociskasz, troszeczkę przesuwasz.
delikatnie, tak żeby sobie palcem nie popierdzielić. Będziesz też kroił, co? Ale pieczemy czy... O, to idziemy. Sirki. Bardzo dobre to wino jest. Bardzo dobre, no. Chardonnay. To jest najczęściej taki nazwa wina, która najczęściej gdzieś tam występuje w filmach. Jak siedzą w restauracji, kochani, jak pojedziemy gdzieś do restauracji, wiesz, takiej luksusowej, to jak zapytają was o wino, to jakie wino pojedziemy? Chardonnay za 500 euro. Za ile euro? Butle są! W życiu za 20 zł wino kupią. Gdzie ja będę dała 500 zł w jakiejś restauracji za wino? Ze swoje storemki wyciągnę, tego mi podnaleźć. Euro. Co? A ja co ja powiedziałam? 500 zł. Jeszcze gorzej ty! No w życiu Warszawy. No nie Mikołaj? Za 500 euro to ja mogę na wakacje jechać. Całą godziną. Na miesiąc. Cebula, czosnek, natka, pietruszki. Makaron, spaghetti, ser, grana padano, olej rzepakowy, sól, pieprz. Uwielbiam zapach czosnku, jak się na patelni zaczyna robić. Tak, o tym mówiłam. I chciałabym zapytać, jaki zapach wy uwielbiacie podczas gotowania? Na przykład gotowam takiego steaka zapach. No, coś takiego. Zapach steaka jest spoko. Tak samo, czego jeszcze zapach lubisz? Twoich babeczek czekoladowych. Babeczki czekoladowe, też lubię ten zapach. Szarlotki, piernika, kocham zapach piernika. Albo świeżego ciasta takiego. A wy co, właściwie, no, pytaliście, co lubią? No, pytam, jaki zapach wam się tak kojarzy? Zawsze, w ogóle zawsze jest, że jak goście przychodzą, a czuć tą, to ciasto, no, to zawsze jest już tak bardziej domowo, no nie? No tak. To teraz pauza, dajcie sobie pauzę i napiszcie komentarz, co lubicie. Może jaki zapach? Chodzi dalej. No, jestem ciekawa. Ale jak to... trafi się drugie pytanie w międzyczasie i nie zdążą odpisać na tamto, żeby się dobrze zastanowić? Co tu się zastanawia? To jest szybko. 3, 2, 1. Pierwszy, który pomyślisz. Ten jest najlepszy. Ciekawe, co Mikołaj będzie kojarzył z dzieciństwem taki zapach. Ja pamiętam z dzieciaka na przykład zapach piernika po sankach. Wiesz, jak wracaliśmy zmarznięci z sanków. Mieliście zawsze piernik po sankach? No jakoś, nie wiem, może nie zawsze, ale jakoś taki jeden element zapadł mi w pamięć bardzo. W tej pietruszce, którą kupiliśmy w sklepie, są same ogonki. No nie? No, tak dorosą. Też ona może być lepsza taka, wiesz, mięciutka, bo to jest taka taka, nie? Ja tam używałam sobie do krewetek dlatego. Zobacz, do kompostownika to pójdzie, tak? To jest bardzo ładne. Właśnie mamy kompostownik na ogrodzie, ale powiem wam, że przez zimę to nie chce się rozkładać. Nie. Jeśli macie taki plan, to musicie to przemyśleć dobrze. Chociaż w naszym kompostowniku większość to są fusy z kawy. No tak. To jest taka hałda fusów z kawy. Większość to są fusy z kawy, tak, dokładnie. Bo powiem wam, że jakoś przy diecie, jak mamy, to generalnie tych odpadów jest bardzo mało. Mało, bo to jest wszystko na... wyliczone i wykorzystywane. Także rzadko się zdarza, żebym ja coś wyrzuciła. A jeżeli na przykład czegoś nie wykorzystam, to jak teraz mam na przykład jedną żółtą paprykę, która jest takiej średniej świeżości, to wezmę i po prostu zrobię leczę. Tam jeszcze mam jakieś rzeczy inne. Kocham, jak tak zrobisz, zamiast sobie wziąć. Kochaj, następnym razem. Ja ci tylko powiem. Następnym razem weź sobie parę i sobie je zrób. Nie. A resztę zostaw. Nie. A ty upierdzieliłaś mi wszystkie te. No bo się spieszyłam. I zostawiłaś mi same łodygi. No wiesz, ale ty się teraz nie spieszysz, więc masz czas na to. A jakbyś mi to tak zostawiła po prostu część, której nie zużyłaś, to bym też miał taką fajną od razu liście. A nie teraz musiałbym to wszystko odrywać, bo mam same łodygi. To już lepiej bym se sam położył. No to se weź. Nie chcę. Dobra, z tego co ja czytałem, to mam to pociąć też. Tą ośmiornicę? Tak. Tak, ale weź sobie na drugą. Co, odłóż? Nie, no tutaj są pod na tym. Mikołaj ma nowy dźwięk. Takie, bo tu już wszystko mamy pocięte, co trzeba było. Zobacz, co tak tu się robi. Chyba tak. I jakie to, jak mam to pociąć? Paski? Znaczy... No ja bym to zrobiła takie kawałki, takie. Jakby taką kosteczkę się nam zrobi. Tej wielkości? Chcesz, bo nie widzę przez rękę. Tak, super. Pyk. A jak to pod nożem? Tak chrupie czy coś? No. Tak czuć, że chrupło? Czuć, że chrupło. Tak trochę kosteczką? Tak. Taką cząsteczką? Tak. Co to za wina?
O losie. Czekajcie, pokażę wam to z bliska. Możliwe, że się panu chce pić, co? Co? Tak, tam jest cebulka. To jest ziazi, gorące. Tego nie wolno dotykać. To jest za malutki. A to tatuś robi. Ale możesz obserwować, bo do Masterchefa chyba nawet 5 razy idą, więc patrzaj. Ciekawe, czy to będzie takie dobre, jak krewetki. I czy na przykład jak zobaczymy, że o, rzucili w ośrodnicę i jedziemy. Jeszcze z niczym tak nie mieliśmy. Nie, z niczym, oprócz krewetek. Chociaż nigdy nie rzucają po tamieści krewetek. Ale pachnie zajebiście. Znaczy, to jest na razie czosnek z cebulą i winem. Ale już mi smakuje. Najwyżej zjemy sam sos. Tylko kochanie, tyle co się na łóżkę mieści. No to jak zawsze. Dlaczego ty zawsze mi tutaj musisz patrzeć i ja daję? Zawsze mnie to stresuje. Cheat day. Tak, to jest powrotem. Wiem przecież. Mhm. On tylko czyha, żeby wrzucić jeszcze trochę. Wiedziałam, no po prostu... Też to mięsko jest takie pysznie białe, tylko co jest takie odrzucające, to właśnie te matki takie, wiesz, te takie przystawki. Oj, bardzo czuć, jak teraz się podgrzało takimi właśnie owocami morza. Mniejszy? No to zrobić. A to jest jakiś większy, ja sobie wziąłem taki. To też sobie taki. Który? Taki. Jak jest dobre, to szkoda, wiecie. Dobra, 3, 4. Jak spyrka. Bardzo mi smakuje. Wybitnie mi smakuje. Dobra, tylko mogłoby nie być takie spyrkowate. No właśnie, no to mówię. Bardzo smakuje. No, dobra, to jest. Bardzo dobre. Znaczy, wolałbym, żeby to było bardziej takie, dla mnie bynajmniej. Mięsiste? Mięsiste bardziej. Znikły. Nie ma. Nie ma 8 litrów. Chcesz spróbować z sosem? Nie, to sobie już na talerzu chcę spróbować. Tak. Tak. To jest taki jeden długi. Widzisz go? No. Bo krewetka jest taka chrupiąca, tak, jakby, taka... no nie? Ale to jest bardziej taka przegrzebka. Bardziej bym to porównała do przegrzebek niż do krewetek. Bo przegrzebki były takie, takie piankowe. Mhm. Jak dobrze pamiętam, nie? No i wszystko tak wali rybem. Rybem wali. Ale jeżeli ktoś lubi owoce morza, to wydaje mi się, że na przykład krewetki, to może spróbować, bo może mu to mega smakować, nie? Tak. Ale jeszcze mamy coś innego. Jeszcze mamy coś innego w lodówce. To mamy, ale to, ale to nie dzisiaj będziemy to jeść, bo Marta dzisiaj nie da rady pewnie zjeść tego. Nie, dzisiaj nie, ale wam pokażę, co to jest. Fuj! Znaczy, no nie mówię fuj, bo może być ten. 12 ślimaków winniczków! Jesus, na ogrodzie nazbierali, a myśmy to kupili. Jak zjemy te ślimaki, to w przyszłe lato, gdy będzie jakiś ślimak, który wrzuci się nam, wlezie nam do tego, do nie kompostownika, tylko do warzyw, to się będzie bał. Te ze skorupkami, tu nie mamy ze skorupkami, mamy tutaj tylko takie same bez skorupek, bez domków. O nie, dobrze mi, ja to przypomniałam sobie. I tak zawieszę tą skorupkę na warzywniaku i będą wiedzieć ku przestrodze. Patrz, co się stało z twoim kolegą. Zjedliśmy go, bo jadł nam pietruszkę. Jesteś, Dalenios? Dalenios, my się dzisiaj idziemy kąpać. Ty masz być dzisiaj umyta szampanem. Szampanem leczniczym. Także dzisiaj za karierę szampanem leczniczym będziemy ty daleniu. Czas na test. Co nam z tego wyszło? Jak smakuje? Na pewno makaron z sosem będzie pyszny. Tak, bo już samo w sobie było, dobra? No, to było samo w sobie. Ja chcę spróbować na razie tą samą z tym. Ja już makaron sobie.
No i jak? Dobra. Dobra? Lepsze. Teraz mi bardziej smakuje. Bardziej krewetkowa. Ale bardziej gumiasta niż krewetki. Dużo bardziej. Ale to może też kwestia przyrządzenia. Ja też nie umiem tego przyrządzić, ale to może już... za długo, tak. To już było przyrządzone właściwie, no nie? No, no ale było, że trzeba podsmażyć, no nie? Tylko inaczej, bo trzeba najpierw podsmażyć w całości, a potem pociąć, a myśmy nie doczytali. No ale jak, do powtórzenia? Ja bym jeszcze spróbowała kiedyś. No, nie mówię nie. Ja też nie mówię nie. Jakbym gdzieś w restauracji miał spróbować, to mógłbym teraz spróbować, bo wiem jak to smakuje. No, to my sobie dajemy i zaraz wracamy. Delikatnie zmieniam zdanie po całej sytuacji. To jest resztka mojego jedzenia. Psiurze się ucieszą. Nie zjadam tego za dużo. Powiem wam, że w trakcie jedzenia jakoś mi odeszło. Nie mój klimat. Ale psiaki chętnie zjedzą, co? Ośmiornica wchodzi im jak złoto. Po prostu tylko ja taka wybredna. Na to wytłumaczenie jest tylko jedno. Za mało chardonnay weszło. Mój mąż jeszcze walczy. Jak ci smakuje, kochanie, po całym talerzu? To by chyba... Ja to zjadłem, bo są takie momenty, kiedy jest to zbyt gumowate dla mnie i drugi raz nie chcę. To jem to, ale drugi raz nie chcę. Ja też jakoś nie. Lepszy by był z krewetkami po prostu. Tak, no ale to taki sos jak my robimy zazwyczaj. I zamiast tego krewetki albo kurczak, cokolwiek, ale nie ośmiornica. O kurczak. Kurczak, nie. Jezus. Odczekałem chwilę i jednak uważam, że nie spróbuję więcej tego, bo mam dziwnię na brzuchu. Dziwnię na brzuchu? No dziwnię mam na brzuchu. I nie polecam. Ja też. Na początku pierwszy kęs to tak spoko. Jak tak dłużej się to jadło, to nie wiem, do mózgu chyba dochodziło to co jem i nie. Pierwszy kęs spoko, nawet myślałam, żebyśmy kupili to drugi raz, że może to inaczej przyrządzimy po prostu i coś się tam pokombinuje. Natomiast nie dałam rady, ale psiusza bardzo zadowolona i spokojnie. Ja słyszałam od Dalenia informację, że chętnie by zjadł drugi raz ośmiornicę, więc sprzątamy.